Przede wszystkim w ostatnim czasie dostaliśmy wiele zapytań na temat tego, w jaki sposób wykańczamy sufity, jakimi masami, czego do tego używamy, w jakiej kolejności. Dlatego w tym filmiku krótko spróbuję zaprezentować nasz sposób pracy, tego, czego używamy, w jakiej kolejności, no i generalnie jak wygląda później nasz efekt końcowy naszej pracy. Także tutaj na przykładzie akurat tego sufitu, jest to sufit w klasie pożarowej F90 w systemie Knaufa, konstrukcja krzyżowa, 2 razy wełna skalna 60 mm, również kładziona na krzyż. Do tego płyta przeciwpożarowa 25 mm, też Knaufa. W tym pomieszczeniu akurat jest jedna warstwa płyty, a w pozostałych pomieszczeniach jest 2 razy 25 mm płyta przykręcona i 1 80 wełna, ponieważ już nie było tam miejsca, żeby wcisnąć tą podwójną wełnę. Dlatego zdecydowaliśmy się dać po prostu 2 razy podwójną płytę. No i też nam zachowuje klasę F90. Od czego zaczniemy? No, zacznę na pewno tutaj od rozrobienia uniflota. Wypełnię wszelkie połączenia ślizgowe. Tu przy ścianie, co mamy? Najpierw wypełnię samą masą dookoła. Również wszelkie fugi cięte, czyli te nieoryginalne połączenia. No i przy okazji wszystkie wkręty. To jest nasz pierwszy etap teraz, w tym momencie. Zabieram się za rozrobienie uniflota. No i widzimy się już po tym, jak to wykonam. I będziemy rozmawiać, co na następnej kolejności będziemy wykonywać. Do zobaczenia. No, to ja już jestem po szpachlowaniu. Tak jak mówiłem, wszystkie połączenia ślizgowe wypełnione, wszystkie fugi, te cięte i wkręty. Można sobie zobaczyć, jak to wygląda teraz. Czemu akurat w taki sposób ja to robię? A to dlatego, że zauważyłem wielu ludzi od razu, na przykład te połączenia cięte, zobaczcie. Jest teraz wypełnione tylko masą, było na równo ściągnięte i można zauważyć, jak głęboko jeszcze ten uniflot wciągu, prawda? Czyli tak bardzo ważne jest teraz, żebyśmy wypełnili najpierw, jest to czasochłonne, potrzeba na to więcej czasu, ale zaciągając uniflotem na połączenia cięte od razu fiselinę, zaciągając ją jeszcze raz na to klejem, ten skurcz kleju będzie zbyt duży i powstaną pod spodem, nawet pod tą fisylią, nawet jeśli tego nie będziemy widzieć, pęknięcia, no, które będą miały wpływ na dalszą jakość tego połączenia. A w tym momencie, tak jak mamy te połączenie, ono jest wprawdzie wciągło, na 2-3 mm jest ta masa wciągnięta do środka, ale teraz zacznę to robić z fisyliną. Wypełnię teraz znowu to uniflotem, przejadę szerzej, zatopię fiselinę i na równo z fiseliną, żeby też za szeroko nie ściągać tego uniflotu, zaciągnę to po prostu na raz i już będzie pod finish. No, także idę rozrabiać klej. Przy okazji od razu te połączenia, po tych połączeniach robię oryginalne, też z fiseliną. No i od razu jeszcze te połączenia ślizgowe, tak samo z fiseliną, bo akurat tutaj żadnej taśmy amerykańskiej, ani żadnej narożnikowej taśmy nie będziemy dawać, bo inwestor jeszcze sam nie wie, co będzie ze ścianami robił, dlatego on póki co same połączenie ślizgowe zostaje i tak to będzie wyglądać. Dobra, ja lecę rozrabiać kolejną część uniflota. No i widzimy się już po wyszpachlowaniu wszystkich fug z fiseliną. Do zobaczenia. Jestem już po szpachlowaniu uniflotem na Q1. Tak to wygląda. Połączenia ślizgowe też zazbrojone. Wszędzie dookoła. Wszystkie fugi. Jak widać, zbrojenie pościągane na zero, żeby nam nic nie odstawało,
Generalnie zawsze szpakuję to bokiem, teraz po uniflocie, ale tak się zdarzyło, że zapomniałem go zabrać, no i będę musiał z ręki to robić. No nic. Tutaj mamy finisza właśnie. Ten będę szpachlował. Knaufa. Cały czas w sumie tym robimy. No, także zabieram się za szpachlowanie. I widzimy się po tym, jak to skończę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Do zobaczenia. Jestem z powrotem. Właśnie skończyłem szpachlować wszystkie sufity. Tak to się teraz prezentuje. Te połączenia poprzeczne, te cięte, zrobiłem najpierw. No i dookoła wszystko. Te połączenia ślizgowe. A na końcu te główne fugi. Nie miałem wałka, więc wszystko tak musiałem ręki szpachlować. Wałkiem to trochę lepiej wygląda. Ale generalnie ostatnimi czasy tylko tak szpachluję i wszystko fajnie wygląda po szlifowaniu. Uważam, że nie trzeba zbyt szeroko. Kiedyś była taka zasada, że im szerzej, tym lepiej. Ja, moim zdaniem była to tylko strata materiału. Od kiedy chłopaki zaczęli szpachlować boksami, także nikt się teraz już nie czepia, że 25 cm fuga jest, jest wszystko w porządku. Także ocenicie sami. Myślę, że tak może być. Najważniejsze, żebyście przyłożyli sobie po prostu do fugi szpachle, czy tam lizaka, czym robicie, aby po prostu nie było dołka na fudze. To jest najważniejsze. Jeśli będzie troszkę więcej materiału, będzie na równo, jest w porządku, delikatny papier, przeszlifować i jak najbardziej będzie wszystko prawidłowo. Mówię, zawsze wiadomo, ten gips trochę wciągnie. Też w zależności od tego, czy dacie dużo wody, czy będzie bez wody robić, to ten skurcz będzie większy. Także musicie obserwować, jak będziecie szpachlować. Można też pociągnąć na równo pierwszą fugę. Pierwszy raz, później zobaczycie sobie sami. Jak wam wciągnie dużo, to przeciągnąć jeszcze raz delikatnie środek sam i będzie wszystko ok. No, także tak ten sufit się prezentuje. Tutaj mamy resztę sufitów. Już na dzisiaj wszystko skończone. Tam płyty brakuje, ale gazownia nie mogła dotrzeć na czas, także chyba będą musieli sobie sami to zakręcić, jak już ten gaz usuną. Tutaj w łazience sufit i jeszcze w kuchni. Mieszkanie jest do kompleksowego remontu jeszcze, ale na razie inwestor nie wie, co tutaj dokładnie chce robić. Generalnie mieliśmy się zająć tylko sufitami, żeby oddzielić górę. Mam nadzieję, że filmik się podobał, czegoś nauczy. Zapraszam oczywiście do kolejnych filmów, które będą publikowane na moim kanale. Jeśli się podobał, to oczywiście lajka, suba. Dzięki bardzo za oglądanie i do następnego. Cześć.